Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, czas na kolejny, trzeci już odcinek serii Harry Potter i Więzienia Azkabanu. I nie przedłużam, wyruszamy na obronę, znaczy o magicznych stworzeniach, będziemy latać na prawdopodobnie na hipogryfie. Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali. Ohydny stwór. Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi stworzeniami. Będę was uczył w tym semestrze. Chciałbym przedstawić wam Hardodzioba. To hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do Hardodzioba, ukłoń się i czekaj. Nie ukłonię się przed tą wstrętną bestią. Witaj, Hardodziobie. Dobry hipogryf. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Gdy będziesz gotów, po prostu naciśnij prawy przycisk myszy, by dziobek wzbił się w powietrze. No, widzę, że tutaj też występują problemy z dźwiękiem w niektórych sytuacjach. Jak to się lata? Jak to tym się... What? Aha. O kurde, tu się myszką steruje. No chyba sobie ktoś jaja robi. Ale lipka. Oj, strasznie się tym steruje. Dobry hipogryf. Aha, tu można też... Aha, dobra, czyli ja sobie mogę myszką po prostu sterować. Tak. 1500 musimy pobić. Widzę, że za każdy dostajemy chyba ile? 100 dostajemy, 1000 dostajemy. Nie, 100 dostajemy, przepraszam. No dobra. Tutaj też jest ogólnie wyzwanie hipogryfa, więc... Udało się! Ja będę chciał to też w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zrobić. Także może być ciekawie. Szkoda tylko, że tutaj nie ma możliwości, powiedzmy, opadania swobodnego. A teraz sobie przypominam, że się cholernie na tym męczyłem. Cholernie. Kolekcjonerska. To było naprawdę coś, Harry. Wróć na wybieg, kiedy tylko zechcesz. Mam tu 5 różnych tras. Możesz na nich wygrać 5 fajowskich kart kolekcjonerskich. Na pewno. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co, bestio? Umieram. Patrzcie, potwór mnie zabił. Nie umierasz. Myślicie, że się wyliżę? No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. Na pewno Malfoy będzie chciał to jakoś wykorzystać. No zagra. Harry bardzo przejął się kłopotem Hagrida. Wiedząc, że Malfoy tylko udaje kontuzję, martwił się też losem Hardodzioba. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Gotowi na lekcję? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem po prostu trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację. Możemy pójść skrótem przez portret. Albo pójść naokoło schodami. Prowadź, Harry! Dobra, pierwsze piętro, klasa transmutacji. Nie, moi drodzy, nie pójdziemy na pierwsze piętro do klasy transmutacji. Pójdziemy na 7 piętro kupić od Freda i George'a dostęp do kolejnego Gwiazdeczka. Miejsca z tym... z ukrytą kartą. Myślę, że jak tylko... Fortuna Major. Myślę, że jak tylko uda nam się zdobyć odpowiednią ilość hajsu, to na pewno to zrobimy. Bo to jest dosyć... O, teraz możemy to... Aha! Bo tu... Aha, czyli tu są potrzebne 3 miejsca. No dobra. Ile mamy w ogóle tutaj sekretów? Jeszcze jeden sekret mamy, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie on może być ukryty. No trudno. Może wy mi podpowiecie, będzie mi... Cześć Fred, cześć George. Cześć. Właśnie dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem, co jest za tym portretem. Nie interesuje mnie to. Jasne, kupuję to. Zobaczmy, po ile będzie następne. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. Aha, to czyli też 12, to w sumie... Ale możemy kupić... Nie kompletujesz swojej kolekcji bez tej karty, Harry. Właśnie, możemy tą kartę kupić. Nieźle, kupuję. A, kto mi tam coś...
Znowu, jak zwykle. Dobra, także tak na dobrą sprawę od Freda i George'a mamy wszystkie karty możliwe wykupione. Zostają nam tylko dojścia do portretów. To jest piąte piętro, czyli dwa piętra w dół musimy zejść. Spongifus. I to ogarnąć. Fortuna Major. Dwa piętra. Ile dobrze pamiętam, te schody chyba dawały możliwość zejścia od razu przez dwa piętra. Tak. A zajęcia z transmutacji są na pierwszym, o ile mnie pamięć nie myli. Dobra, gdzie tu jest... O, a nie, myślałem, że możemy to na nowo otworzyć. Dumny guzik. Dumny guzik. Dumny guzik. Boże, masakra. O, żarty chyba sobie ktoś stroi. Zdążę, czy nie zdążę? Nie. Żegnam panów. No łap tą petardę! Potter! What the fuck? Halo, pomoc. Dobra, moja wina. Auć. No, come on. Depulso. Troszkę mi brakuje tego wrzucania ich, wiecie. Depulso. Wow, ile tu pasztecików się posypało. Gincie dwóch naraz, dobrze. Depulso. Dzień dobry, paszteciki. Jesteście mniamu, mniamu, mniam. Dużo się ich zdobywa tutaj, nie będę ukrywać. Jeszcze tak. Depulso. Tutaj mamy kocioł. Tutaj widzę, że nic nie ma. Nie... O! Aha, jeszcze w proporczyki możemy. Depulso. No to świetnie. Tutaj coś, coś ten teges. Chyba nie. A jeszcze więcej możemy tych fasolek. Tutaj te fasolki się... O, tam się jedna zablokowała. Oddaj mi fasolki. Dwie mi się zablokowały nawet. Chyba, że... O, nie. Raczej się nie da. Aha, i to jest to ukryte pomieszczenie. Tutaj będą pieguski i karta. Mamy 13. Słuchajcie, pójdziemy jeszcze po tą jedną kartę. No, szkoda... Szkoda później robić taki, wiecie, jeden większy odcinek, w którym będziemy to robić. Ja myślę, że ja będę w miarę możliwości postaram się, słuchajcie, to wszystko na bieżąco odkrywać, żebyśmy później ewentualnie w jakimś tam ostatnim odcinku wy na przykład mi napisali, gdzie jest coś ukryte, jeżeli miałbym z tym jakiś problem, tak? Nie wiem, po co biję tą tarczę, jak ona i tak już mi nic nie daje. A, dzień cześć, dobry. Fred, cześć, George. A tak, to hasło prowadzi do niezmiernie ciekawego, tajemnego miejsca. Anim rumru. Anim rumru, no dobra. W porządku. A po ile są następne teraz pytania? Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych pigusków. 15, nie jest źle. Brakuje nam 10. Dobra, które piętro? Pierwsze drzwi w lochach. Czyli idziemy do lochów. Zobaczymy, ile tam uda nam się... Fortuna Major. Zobaczymy, ile tam uda nam się nazbierać, ale to pójdziemy sobie skrótem. Gwiazdeczką, gwiazdeczką, gwiazdeczką. Lochy chyba były tam. Korco mnie te dwa pomieszczenia tutaj. Lumos. Ale dobra, wchodzimy do lochów i tutaj mamy to. Zębatka. O. O, goddammit, kojarzy to. Znowu ktoś mi spami. Balindurin oczywiście mi spami. Dwa razy? Tak, dwa razy może musimy tutaj pogarnąć. Słuchajcie, myślę, że uda nam się spokojnie tą lekcję transmutacji jeszcze zdziałać. Myślę, że nie będzie to dla nas większym problemem. Oj, ale piegusków to my chyba tyle, ile bym chciał, nie zgarniemy tutaj niestety. Szkoda. Chociaż może. O Boże, ale sobie teraz spierdzieliłem życie. Naprawdę, Fred George, jak mogliście mnie tak oszukać? Dobra. O! O! No może niekoniecznie tą stroną, ale już mi się to podoba, bo...
Możemy sobie to powtórzyć. Nie zawsze ten Spongify działa tak, jakbym chciał. Ile mamy rzeczy? Mamy 6. No niestety brakuje nam... Brakuje nam 11. Nie, co ja mówię? Jaki 11? Do 15 to ile nam brakuje? 5? 9. 9 nam brakuje. No dobra, no to wyjdźmy. No i cóż, musimy raczej iść na to pierwsze piętro na te zajęcia z transmutacji. Nie mamy wyjścia. Pierwsze piętro jest tutaj. Dzień dobry. Haddock. O, jakiś filmik? O nie, już myślałem, tak się po prostu kamera ułożyła. Dobra, zapiszmy grę. I idziemy na tą transmutację, zobaczymy, co tam będzie na nas czekać. O Boże, znowu. O, patrzcie, patrzcie, Mondrala, Gangrena i Pękala. Irytek. Nie podoba mi się ta zbroja. Balin, przestań pisać. Zamknął nas w środku. Wiecie, że ja dopiero teraz zauważyłem, że Harry ma tu bliznę? Znaczy na zasadzie, w sensie takiej, że no, na postaci ją widzę. Widziałem przynajmniej. Ojej, troje wściekłych uczniaków. Tutaj Rytek dosyć często występuje. Riktusempra! Carpe retractu! Nieźle, Ron! Riktusempra! Wpadź! Carpe retractu! Harry, co ty kombinujesz? Chyba stać się na Carpe retractu! Boże, jeszcze raz. Carpe retractu! Żegnam, Rytka. No nie jest dobrze, musisz niestety czmychnąć. Łatwo jest być genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Ale słyszałem fasolki, że nam wypadły. Spieszmy się na zajęcia z transmutacji. Przez Rytka pewnie się spóźnimy. O, już nie panikuj. Paszteciki dniowe, miam, miam, miam. Jeszcze chcę tutaj zerknąć, czy nie ma jakiegoś... Nie, dobra. Witam wszystkich na zajęciach z transmutacji. Jedno z najbardziej skomplikowanych zaklęć transmutujących umożliwia czarodziejowi stanie się animagiem. Animagowie potrafią zamieniać się w zwierzęta, a potem wrócić do swojej postaci. Dla przykładu... Są jakieś pytania? Co zbliżenie? Profesor McGonagall, czy wilkołaki są animagami? Nie, nie są. Animagowie przemieniają się, gdy zechcą. Wilkołaki nie panują nad przemianą. Dziś omówimy zaklęcia Draconi Force i Lapi Force. Panu Granger, proszę łaskawie przedstawić doświadczenie, które przygotowałam. Ja? O tak! Ja! Możesz zaczynać, panno Granger. Ja, o tak! Boże, masakra. Dobra, na czym polega Draconi Force i Lapi Force, zaraz się dowiecie, ale dla mnie to jest jeden z najfajniejszych zaklęć. Zacznijmy od zaklęcia Lapi Force, panno Granger. A więc Lapi Force zamienia małe przedmioty w króliki. Zgadza się, panno Granger? 5 punktów dla Gryffindoru. Znajdź figurkę królika i rzuć na nią Lapi Force, aby zamieniła się w królika, którego możesz kontrolować. Ja nie będę ukrywać, że mnie to trochę tak... Teraz nie pamiętam, jak to... Lapi Force! Używaj klawiszy strzałek, żeby kierować ruchami królika. Jak to zaklęcie się nazywało? Prawy przycisk myszy zmusi królika do skoku. To był Krucjo? Nie, nie Krucjo. Ojej, ja nie pamiętam, ale też było... Też było takie, słuchajcie, zaklęcie, które powodowało to, że... Żeby przerwać zaklęcie. Które powodowało to, że... Aż królik wykona zadanie i że się... Znakomicie. O Boże. Krucjatus chyba to było to. Dobra, McGonagall, skończ gadać. Boli mnie, że tu się nie da przewijać. Myszy służy do przegryzania i kopania. Wiemy to. Jest jedna rzecz, która tutaj bardzo boli, mianowicie sterowanie, niestety, moi drodzy. Sterowanie tymi zwierzakami i tak dalej jest troszeczkę kłopotliwe, niestety. Nie będę ukrywać, że kłopotliwe jest.
Ale super, udało nam się zdobyć kartę czarodziejów, jedną. O ile dobrze pamiętam to, co mi napisaliście, w każdym jest 5. Więc dobrze, żebym te 5... Dobrze, żebym te 5 sobie poogarniał. Tu mamy Lapi Force. Lapi Force. Ale sterowanie miażdży z bardzo prostej przyczyny. Ciężko jest tutaj chodzić w ogóle, może tak. Tymi królikami. O, tak się nie przeskoczy. Ale mi się to ogólnie podoba. No naprawdę, w tej części świetnie to jest według mnie zrobione z tym właśnie z tym zaklęciem, że możemy w końcu oddziaływać na jakieś przedmioty, a nie tylko wiecie na zasadzie, że o, ty tylko musisz iść i koniec tematu, tak? To jest bardzo fajne, przyjemne przede wszystkim. Dobra, cyk. Tylko troszeczkę, a to już taka mała po prostu, że o, patrzcie, to jest ukryte, proszę, nawet nie zauważyłem. Ciekawe, czy tam było ukryte, ale chyba nie. Szkoda tylko, że jak się transformuje ten przedmiot tego królika, to że później jak na przykład wyłączamy go w tamtym miejscu, tam go nie ma. No ale... Tak, standardowo Wojciech usypia. Dzień dobry. Nawet nie wiedziałem, że to tu jest. Chociaż część z was zapewne zaraz powie, no przecież wiedziałeś. Nie, serio, nie wiedziałem, ale zaczynam się po prostu troszeczkę bardziej tutaj wszędzie i dokładnie przede wszystkim rozglądać, bo często gęsto jest właśnie tak, że coś gdzieś jest pochowane, a ja później psioczę, że czegoś nie znalazłem, czy coś w tym stylu. Więc teraz już będę starać się tak bardziej rozglądać, wszystko bardziej ogarniać. Dobra. Mogę tu wskoczyć? Nie. Jak ja mam tam wejść? Może stąd przeskoczyć, jak myślicie? A, jednak chyba nie. Nie, chyba musimy wejść na tą... Też nie? A, tu jest przejście przecież. Królik, kurde, weź no się ogarnij. Szkoda właśnie, że sterowanie nie jest tak jak postacią, tylko tutaj, wiecie, idziemy cały czas do przodu i tylko lekko sterujemy kamerą. Co niestety w niektórych sytuacjach jest troszeczkę, powiadam wam, troszeczkę straszne. Kłopotliwe niestety. Nie wiem, chyba tutaj muszę wskoczyć, bo tam się raczej nie przedostanę. A chyba o to właśnie tutaj... O, świetnie. Nie zdobędę chyba wszystkich. No nie, chyba nam właśnie jedna fasolka raczej umknęła, niestety. No trudno się mówi. Nie można mieć wszystkiego. Ale będę się starać mniej więcej wszystko zbierać, to co mogę. No nie, tych pasztecików dyniowych całkiem sporo się tutaj dostaje. Z tymi kociołkami już niekoniecznie tak kolorowo jest. Zajmijmy się teraz zaklęciem Draconiforce. Rzuć tę czar na figurkę smoka, panno Granger, by zmienić ją w żywe stworzenie. Smoki, ubóstwiam smoki. Dobra, czarujemy. Draconiforce! O, wspaniale! Teraz słuchaj uważnie. Żeby kontynuować, musisz użyć smoka do podniesienia ognia. Aha. Potem pofruń i wyląduj na platformie. A, tu się zapalało te... To zadanie musisz zapalić pochodnie. Droga, panno Granger. Klawisz spacji zgusi smoka do machania skrzydłami. No niekoniecznie tylko klawisz spacji. Gdy smok weźmie ognistą kulę, naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął dziać ogniem. Każda zebrana kula ognia pozwala smokowi na jedno zionięcie ogniem. Akurat smoki są prostsze troszeczkę, że tak powiem. Albo wiecie co, ja będę wam to klikać spacją, bo przez moje klikanie myszką to wy możecie ogłupieć. Niestety taki jest minus mikrofonów pojemnościowych. Że one strasznie łapią myszkę. Nie, to był prawy? Prawy. No dobra, i to wychodziło... I to by wychodziło na wszystko, ale zauważcie, że ja bym chciał jeszcze zejść na dół, bo zobaczcie, tu mamy jeszcze pewnie dyniowe paszteciki, tak. Depulso. I coś mi się otwiera pewnie.
Nie. A. Koledzy przyszli. Żegnam. No nie wierzę. Cwaniak uciekł. Sio. Proszę, mamy pierwszy z 8 sekretów dopiero, więc to wyzwanie jest troszeczkę bardziej, bym powiedział, skomplikowane. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja mam tylko wielką nadzieję, że w miarę dobrze i nie będę mieć z tym jakiegoś... Nie! Nie chcę! Nie chcę! Jak się to przerywało? Nie pamiętam. Boże, enterem? A, enterem, dobra. Mamy 4, mamy połowę, słuchajcie. Rozbierzemy wszystko to, to tak powinniśmy mniej więcej zebrać. Po kolei. Żeby niczego nie zgubić, niczego nie... Ach, też niezbyt, słuchajcie, aż tak dobrze się tym smokiem jednak steruje. Teoretycznie można nam coś mówić o strzałkach, ale wydaje mi się, że myszką jest o niebo wygodniej. Dobra, ja bym jeszcze pofrunął wyżej. Tu chyba była karta. Nie. To mi się coś musiało przywidzieć z jakąś, ewentualnie z jakąś inną wersją. Ale tutaj mamy, jak widzicie, kociołek. Tutaj będziemy mieli dyniowe posztaciki, więc na dół też musimy sobie zlecieć. Hop. Cyk. Dobra, podpalone. I teraz możemy zejść sobie na dół w sumie jeszcze. Ja jeszcze zerknę jednak wyżej. Ale jednak nie ma tutaj karty, czyli to mój umysł sprawił mi małą iluzję. O, karta. Bardzo dobrze, że się tutaj wróciłem. Także jak widzicie, staram się już sprawdzać mniej więcej wszystko od razu, żeby potem nie robić z siebie debila tak i wracać po 500 razy. To się mija z celem. Chociażby i tak tego nie widzicie, bo ja sobie to samemu powtarzam. Ale jednak... Ja nie przeboleję tego Spongifusa. Kurde, nie można tego debilu jakoś podmienić, na przykład na Maui. Ja będę sam mówić Spongify. O Boże, znowu na P-Force. Już wolę Draconiforce. Szkoda, że nie można dziabnąć bohatera. Myślę, że byłoby ciekawie. Dobra, cyk, myk, myk do tyłu. O, patrzcie, tutaj jeszcze są fasolki pochowane. Pomiędzy przejściami, więc dobrze jest sobie tutaj też wszędzie zajrzeć, wszędzie wszystko spenetrować. Jeszcze tutaj sprawdźmy, co jest właśnie. Tu jeszcze mamy... A, czyli tutaj są po prostu dodatkowe fasoleczki. I raczej tutaj nic więcej chyba nie ma, więc możemy spokojnie przewertepować się tutaj. Aha, i teraz będziemy latać smokiem. No dobra. Aha, czyli tym smokiem mogę też tak na dobrą sprawę sobie normalnie chodzić. Fajnie. Może pierw sobie przejdźmy, pozdobywajmy te fasolki, które tutaj są. A później wzbijemy się wyżej i tam poszukamy czegoś. Albo może nawet na dół zejdźmy. Chociaż tędy to my chyba będziemy... Tu my tutaj będziemy, bo tu jest miejsce na Alohomora. Jest skrzynia, więc może lepiej ją sobie po prostu wziąć. Dobra, aktywujmy to pierwsze, zobaczmy, co się stanie, ale już chyba wiem, co się stanie. Chyba wybije nam po prostu tak, wybije nam tutaj klocek z drugiej strony. Okej.
Hop, dobra, mamy kolejny półmyczek. Aj, tej jednej fasolki nie zebrałem. Dobra, trudno. I tak musimy w sumie wrócić, żeby to zebrać znowu ogień. I słuchajcie, ja myślę, że na wyzwaniu Lapi Force... Na wyzwaniu Lapi Force i Draconi Force... Tak? Lapi Force i Draconi Force? Myślę, że sobie zakończymy odcinek. Dobra, możemy wyjść enterem. Tak, tak. No to... A, czekajcie. A, patrz. Jeszcze te pulsa. Boli mnie tylko jeden fakt. O. Zauważcie, że mamy tylko 2 z 8. Co prawda... O Jezus! Ci tutaj naprawdę... Jeszcze w takim chamskim miejscu. Dawać mi te cukierki. Nie wiem, nie oberwali wszyscy naraz, hop. Dobra, chyba wszystkich udało nam się... Czyli mamy 3 z 8, nawet połowy nie mamy zrobionej, słuchajcie. Nie powiedziałbym, żeby to było zbyt fajnie. Ale dużego wyjścia nie mamy, dobra. Aha, i to nas wywinduje tu na górę. To idziemy dalej. Dzięki. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę, co za głąb robił takie dźwięki sytuacji, w których postaci się podskakują. Naprawdę nie wiem, bo to jest dziwne strasznie. Ale niestety dużego wpływu na to nie mamy. Nic mi to nie daje? Nie. O, posłuchaj. Nie, chyba muszę to wyjąć, bo to coś czuję, że mi zaraz gdzieś tam utonie. To będzie karta. A nie, nie trzeba tego zamykać. Okej, okay. No, mamy 7 z 10. Cóż. Nie wiem, tutaj raczej chyba ukrytego pomieszczenia nie ma. Wątpię, żeby było. A tu pan Granger jest korniczek. Korniczek będzie ciskał budyniową substancją, którą trzeba umijać. To jest obrzydliwe! Rzuć Rick to Sempra, żeby obezwładnić korniczaka. A jeśli będziesz odpowiednio szybka, możesz na niego wskoczyć i liczyć na jakąś nagrodę. Nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk. Takie trochę techno. Rick to Sempra! Nice. Czy tutaj mogę coś wyczarować? Jakiś sekret będzie? Chyba nie. Chyba nie mam na co liczyć. O, tu ładnie. Czy on oberwał? Teraz oberwał. No fajnie, jeszcze w ten budyń wlazł. Dobra. Aha, z tego lwiątka już wyjęliśmy to. O, o. No naprawdę. Nice, top. Weźmy sobie żabę. No nie. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, jeszcze spojrzę na te proporczyki, ale widzę, że tutaj ja już raczej nic nie ma co wyczarować, więc lecimy z Lapi Force'em. Musimy przejść dokładnie dookoła wszystko, żeby wszystkie sobie możliwe sekrety, wszystkie możliwe znajdźki tutaj zdobyć. Ale i tak mam pewne obawy, że niestety chyba nie wszystkie sekrety uda mi się zdobyć, bo zresztą sami widzicie, że już praktycznie jest końcówka, chyba że gdzieś w tej końcówce będą te wszystkie ukryte pomieszczenia, no bo jak na razie to bym powiedział, że jestem w takiej małej dupce. Dobra, pieprzaj króliczku. O, to jest jako ukryte pomieszczenie. O, to mamy 4. Ale to i tak jest stanowczo za mało, bo to jest 8. Więc mamy połowę. Nie powiedziałbym, żeby mi się to podobało. No ale dobra, musimy chyba iść tędy, tak?
Mam dziwne wrażenie, że... O Jezus, znowu to... No rzucajcie we mnie, nie no, z jednego miejsca niech najlepiej rzucicie to wszystko, te cuksy. Stójcie tu, tak, o tak, 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 tak. No, łap tego cukierka. Dobra, dwa na raz. Tych dwoje też bym chciał dziabnąć. Jednym zamachem udało się. No proszę, tutaj nam wypadły fasoleczki, świetnie. Życie chyba mamy pełne, więc... Nie jest nam raczej nic więcej potrzebne. Czekajcie chwilę, bo mi się tutaj... Kabel od myszki plącze. O! Dyniowy pasztecik, to tutaj pewnie też będzie. O Jezu, teraz mi znowu tu przeszkadza. O, mówię wam... Pomimo tego, że mam dosyć dobrą myszkę, mianowicie mam kabel, nie taki zwykły, tylko ten taki, powiedzmy, z materiału. On się tak jakoś dziwnie układa. Spongifus! Spongify, nie Spongifus. O, fajnie, ukryte pomieszczenie, już mi się podoba. Aha. Tutaj naszym zadaniem będzie ustrzelenie w jednej linii. Dobra, mamy kartę. Teraz tak, cyk, cyk, cyk. A, dobra, czekajcie, bo tutaj jest jakoś inaczej, to musimy... najlepiej nie tak. O, cyk. Cyk. I tutaj dwa razy. Nie, trzy razy jeszcze raz. Dobra, wypada nam to. I tu powinna być jeszcze karta, ale z kartą to tylko te dwa musimy. Raz i dwa. Nice. No i gdzie jest ta karta? No chyba żart. A bo mi się chyba za pierwszym razem udało tą kartę zdobyć. Dobra, no to mamy 5 z 8. Brakuje nam jeszcze jeden... Brakuje nam jeszcze jeden, słuchajcie, ten cały medalik. Może być ciekawie. Dodać mi fasolki. Oho, tu już widzimy Lapi Force, będziemy musieli na pewno użyć. Nie chyba, tylko owszem. Tu widzę, że coś jest ukryte, to widać nawet i widać po samym, widać po teksturach. Co ja robię? Nie! Rictu Sempra. Czmych. I obrywam tym, nie wiedzieć czemu. No schował się, frajer. Byłaś z tej ziemi. Niestety nie wyszło. A tu się skampił. Czy się z niej wracam czasem? Tak, pewnie, że ja się wracam. Nie w tą stronę. Ale dobrze by było, gdyby wyszedł tutaj jeszcze, bo nie dobiłem go chyba. No okej, okay, ale... Okej, okay, ale co ja mam tu zrobić? A, tędy iść. Czekajcie, przecież tutaj mamy księgę. O! Aha, i tutaj mamy... O, jest! DJ Glut. Nie wiem, dlaczego obrywam. Niestety nie moja wina. Znaczy nie, no moja wina, bo... Tylko to tak jakoś dziwnie łapie. Dobra. Tutaj jak widzicie mamy drakoni... że co proszę? A czy jednym smokiem mogę zejść tu na dół? Mogę, dobra. Okej, okay, czyli to nie będzie takie łatwe. Ale postaram się pozdobywać to wszystko, chociaż jak widzicie, w tym pomieszczeniu już jest koniec. Nie wiem, na jakiej zasadzie będzie to działało. Ach, tu jeszcze mi ta jedna... Dobra, mamy ją. I teraz jeszcze dobrze by było, gdybyśmy... smokiem pochodzili tutaj po tych wszystkich... wyżynach. I pozdobywali te rzeczy, bo... coś mi się tak wydaje, że tym... królikiem, to my chyba nie przejdziemy po tym. Okej.
Dobra, i tu jeszcze mamy... Dobra, i to wychodzi na to, że wszystko... Dobra, co mi to da? Aha, czyli to mi daje tutaj, to mi daje Spongify. To Spongify zapewne mnie wyrzuci... Nie! Fuck! Gratulacje, panu Granger. I to było chamskie. Kurde! Zebrałaś wszystkie 10 tarcz, co znaczy? Że mogę wejść do komnaty fantomu. Super! Nie. Kurde. To jest ta komnata fasole? Fuck this shit. Dokładnie, Hermiono. Zbierz tyle przedmiotów, ile się da, zanim skończy się twój czas. Słuchajcie, no wybaczcie mi, naprawdę. Nie moja wina, no tak wyszło. O tak, ja się teraz będę odbijać, bo... No świetnie. I to jest właśnie problem tego Spongifusa tutaj. W tamtym Spongify'u, jeżeli pamiętacie, bądź też nie, działało to w ten sposób, że ja jakby sam mogłem sobie wyznaczyć to, jak tak na dobrą sprawę mi się to wszystko... gdzie po prostu się uda moja postać, tak? No tutaj już jest ten mały mankament, że niestety raczej tak się nie da. Ale jak widzicie, mamy kociołki tutaj, więc jest dobrze. Nie wiem, czy ja dobrze robię. O, i paszteciki dyniowe nawet wylatują. Świetnie. Pozbierajmy tego jak najwięcej. Już nawet aż tak bardzo mnie te fasolki nie interesują. Bardziej właśnie i paszteciki, i te całe dyniowe coś. Pieguski. Nie paszteciki. Lepiej je pozdobywać i mieć je załatwione, aniżeli potem narzekać na ich niedobór. I tutaj, jak też widzicie, będziemy mogli, myślę, że kilka tych... Świetnie, tak bardzo spaść na dół. O, tu był ten, no dobra. Hop. No naprawdę? Nie da się tak przejść? Fuck. A tu jeszcze mamy pieguski, mamy dynię. Chyba tędy będę mógł wejść na górę, chociaż nie wydaje mi się. A nie, jest Spongify. Wylecą mi tu jakieś paszteciki. Są paszteciki, dawać mi paszteciki. Paszteciki najważniejsze. A, i tędy można było ten nowy kociołek wyćmochać. No dobra. W sumie już nie będę jakoś... No jeszcze tamtej strony nie przeszedłem. No i trudno się mówi. Hermiono, tu jesteś! Jak było? Ano jestem, fajnie było. Mogę teraz zamieniać przedmioty w smoki. Bomba! Masz na myśli wielkie, ryczące, ziejące, ogniem straszliwe potwory! Nie zupełnie. To tylko bardzo mały, transmutowany smok. Szkoda. Możesz jeszcze raz szkoda. Przystąpić do zadania, Hermiona. Przystąpię. Niestety, możemy Potter, jestem zmuszony przystąpić. Słuchajcie, nie dość, że nie udało mi się zdobyć właściwie kilku takich dosyć porządnych punktów tego wszystkiego. Masakra. Nie, proszę, tylko nie Quidditch teraz. Nie! Powiedzcie mi, że to nieprawda. To będzie chyba patent z Dementorem, coś mi się tak kojarzy. Grał znakomicie. To śmiesznie wyglądało z góry, taka pikseloza na dole. Nic się nie stało po upadku, ale postanowił coś zrobić ze swoim lękiem przed dementorami. Profesor Lupin zaproponował mu naukę zaklęć przeciw dementorom. Harry spytał Lupina, czy to prawda, że Sirius Black był najlepszym przyjacielem jego ojca i że zdradził Jamesa i Lily.
Profesor zdawał się unikać tego tematu. Lepiej zacznijmy szkolenie przeciw dementorom, Harry. Ale mnie troszkę to zaczyna drażnić, powiem wam szczerze, bo chciałem tak zrobić jeszcze jedną rzecz, a tu mi nagle wskakuje zadanie. Bogin ukaże ci się jako rzecz, której najbardziej się lękasz. Harry, będzie to strach w postaci dementora. Najpierw poćwiczymy na jakimś celu. Skieruj różdżkę na cel. Potem przytrzymaj lewy przycisk myszy, żeby naładować zaklęcie. Zauważysz poświatę wychodzącą z twojego ramienia. Aby zaklęcie było idealne, musisz puścić przycisk w momencie, gdy poświata mija różdżkę. Spróbuj. Inkantacja tego zaklęcia to expecto patronum. Dobrze. Expecto patronum. Expecto patronum! Znakomity czar, Harry. Jeszcze dwa takie, a będziesz mógł przejść dalej. Expecto patronum! Właśnie tak, Harry. Expecto jeszcze tylko raz. Patronum! Fantastycznie. Trzy idealne zaklęcia, Harry. Jesteś gotów na następną część. Wypuść mnie z boczeńcu, wypuść! Niskie komnaty. I bądź gotów na rzucenie czaru w bogina. To są jakieś sekrety? Chyba nie, to jest chyba jakieś krótkie szkolenie. Alohomo! Depulso! 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 Dobra, tu jak widzicie same fasolki. Na szczęście nie ma ukrytych rzeczy tutaj, więc może być nieco lepiej. No przynajmniej nie muszę się jakoś tak mega... Depulso! Myślałem, że bogin z tego wyleci. Depulso! Alohomo! Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś mam. Nie wiem, tutaj już raczej nic nie użyjemy. Hello? Depulso! Aha, czyli tutaj... tutaj będzie tylko raczej takie po prostu ćwiczenie chyba, coś mi się tak wydaje. Tak, jest zapis. Tak. Więc to chyba nie będzie jakoś mega skomplikowane. No trudno, musimy to zrobić, bo nie chcę po prostu wiecie, przerywać wam tak chamsko. Nie, Harry, skup się. To bogin przybrał kształt dementora, żeby cię nastraszyć. Expecto patronum! Biedaczek się usypa. Jeśli jest więcej niż jeden dementor albo bogin, ich obecność zapewne uniemożliwi ci ruch. Rzuć zaklęcie Patronusa w bogina, żeby go unieszkodliwić. Chwilowo. Tak, chwilowo przecież. Musisz pokonać wszystkich, nim zaklęcie przestanie działać. Expecto Patronus! Expecto Patronus! O, jest tu także karta kolekcjonerska. Jest! Karciocha pamięciochy. Dobra, bierzemy tą kartę. To jest chyba koniec tego wyzwania całego. No nie! O nie! Nie! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Wyśmienicie. Wybacz mi pułapkę i to wszystko. Musiałem sprawdzić, jak się zachowasz, gdy dementorzy cię zaskoczą. Poradziłeś sobie bezbłędnie. Dziękuję, profesorze Lupin. Fajnie w sumie takie, wiecie, pułapki, kurde, na uczniów robić. Czemu nie? Po lekcji walki z dementorami Harry zapytał profesora Lupina, czy to prawda, że Sirius Black i ojciec Harry'ego byli przyjaciółmi. Profesor Lupin wydawał się zakłopotany tym pytaniem. Powiedział tylko, że dawno temu znał Sirius'a, a przynajmniej tak mu się wydawało. Parszywek zniknął! I wiecie, co znalazłem na podłodze? Kocia sierść! Żółta kocia sierść! Sugerujesz, że krzywołap... Żółta? Żółta chyba. Słyszałem, że mają uśmiercić Hardodziowa za to, że zaatakował Malfoya. Nie mogą tego zrobić! To wszystko wina Malfoya! To jego powinno się ukarać!
Coś musi się dać zrobić. Może apelacja? Apelacja! To jest myśl! Jestem pewna, że czytałam o podobnej sprawie hipogryfa. Poszukamy w bibliotece. Pójdę z wami, ale jestem wściekły na twojego potwornego kota. Dobra, dajcie mi być w pokoju. Ciekawe, gdzie jest pani Pince. Może krzywołapią też dorwał. Na pewno pozwoli nam przeszukać księgi pod kątem hipogryfów. To ważna sprawa. Są przechowywane tam w dziale prawnym, ale jest zamknięty. Musi być jakaś inna droga. W porządku, musi być. Ale spróbujmy nie wpaść w tarapaty. Kłopoty? Można przewinąć. No chyba sobie żarty robicie. Wcześniej nie mogłem? Sorry, naprawdę, wybaczcie, ale tutaj chyba raczej nic jakoś mega ciekawego chyba raczej nie było. Wiecie co? Zakończymy sobie w tym miejscu. Ja nie chcę tego dalej ciągnąć, bo nakręcę się za bardzo, a nie chcę robić też aż takich tak długich przede wszystkim odcinków. Tutaj troszeczkę rzeczy, jak widzicie, mamy hasła do portretów, karty, listy osiągnięć i tak dalej. No trochę tego jest, nie będę ukrywać, ale jak sami widzicie, mamy już dwa zaklęcia, zostało nam tylko jedno Glatius. Kart też jest dosyć sporo. Wydaje mi się, że tą grę dosyć szybko zakończymy. Zresztą, że też jeżeli chodzi o fabułę, to mniej więcej jest tak w połowie, nawet może troszkę dalej niż w połowie. Aczkolwiek zobaczymy, jak to nam się tutaj zaklasyfikuje. Także słuchajcie, jeżeli macie jakieś propozycje, może gdzie ewentualnie są jakieś sekrety czy coś, to piszcie śmiało. Postaram się co do tego dostosować. Sprawdź, czy można się jakoś dostać do sekcji prawnej, Ron. Dobra! Można. Carpe retractum. Ale carpe retractum, słuchajcie, zrobimy sobie w następnym już odcinku, nie w dzisiejszym. Dzisiaj to będzie na tyle. Także słuchajcie, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału. Cóż, trzymajcie się i do usłyszenia, myślę, że jutro w kolejnym odcinku Harry Potter i Więzień Azkabanu. Trzymajcie się i cześć!